którego punktu bardzo bym poprosił o przedstawienie. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Grodzka dotyczącego zabezpieczenia terenów zielonych. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o podejmowanie działań na przewietrzania miasta. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W miesiącu listopadzie przez Kraków przytoczyła się fala dyskusji o poprawie środowiska. Sejmik województwa małopolskiego podjął działania mające na celu ograniczenie emisji pyłów do środowiska. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której wydaje się WZC na terenach, które stanowią naturalny kanał przewietrzania miasta. W ostatnim czasie trwały prace nad WZT, m.in. w działkach stanowiących korytarze przewietrzania miasta, między innymi na działkach 154/12 oraz działka przeciwkolonijna. Przepraszam, ale to jakieś literówki na piszach. Na jednym polski, ja rozumiem, przetłumaczyć. Już, ja to tak. W 10 listopadzie nas nie, to jest. W 10 listopadzie w Krakowie przytoczyła się fala dyskusji o poprawie środowiska. Sejmik województwa małopolskiego podjął działania mające na celu ograniczenie emisji pyłu do atmosfery. Niedopuszczalna jest sytuacja, której wydaje się warunki zabudowy, wydaje się WZT na terenach, które stanowią kanał przewietrzenia miasta. W ostatnim czasie trwają prace nad wydaniem decyzji WZT, między innymi na działkach stanowiących korytarz przewietrzania miasta. Działki na działkach numer 154/12 przy ulicy Kajskiej oraz przy ulicy Polonijnej. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Pomimo pewnych mankamentów tekstu. Uzasadnieniu są chyba tylko, tak? Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest bardzo istotne, ponieważ takie kwiatki, jakie nam tutaj fundują deweloperzy, no to, że tak się wyrażę, danie wąsy do niego woła. Dlaczego? Jak wiadomo, Kraków jest w Niemczech. Przewietrzanie jest strefą trudną do wymuszenia, biorąc pod uwagę lokalizację. Dookoła miasta ościenne wprowadzają nam tu sporo zamieszania, o czym Pan Dziob nawet ostatnio wspominał. Dodatkowo, ja nie widzę w tej chwili, żeby ktoś dbał o to, żeby miasto właściwie funkcjonowało pod względem gospodarki przewietrzania miasta. Buduje się co chce, gdzie chce, jak chce, bez jakiegokolwiek, że tak się wyrażę, spojrzenia na szerszy aspekt sprawy. Przykład tego, co się będzie działo tutaj za chwilę na Kozłówku, to ja współczuję ludziom, którzy te mieszkania wykupią, w tym wielopiętrowym molochu, który tam powstanie. Jak zapalą ludzie pieca przy Polonie i to się tam ludzie w tych blokach poduszą. Więc wołam tutaj, że tak się wyrażę, na forum, niech się ludzie zastanowią, co robią, bo to jest kolokwialnie mówiąc strzał w kolano. Wszyscy się martwią, że się dusimy, wszyscy apelują o poprawę środowiska, a jak czujcie do czego, to aktywna wydaje te decyzje normalnie jak siejący zboże. Od ręki, bez zastanowienia, jak hulaj muszy. Nie od ręki, tylko od kopertki. No ale wybudujmy wiatrak. Nie róbmy takiego szerokiego fantazji wiatraka. Natomiast no Marek żartami. Ja mówię poważnie, to nie jest. Ja też mówię poważnie. Ja odpowiem na chwilę. Ale to nie wymagało szerszego spojrzenia na stawę, ale ja mówię, trzeba, żeby ktoś podniósł ten temat na forum publicznym. Dobrze, że to my robimy, może jako pierwsi, może nie. Ale to jest bardzo istotna kwestia, bo jak wszyscy będą kładli uszy po sobie i nikt się nie podniesie, no to takie inicjatywy typu, że tam wybudują jakieś panieńsk, no to owszem, jest coś na pokaz, natomiast efektów będzie, boję się, żadnego nie przynosiło. Tu od strony Świątnickiej i Kajeńskiej. Ja może odpowiem tak, bo przy ulicy Kajeńskiej na przykład jest działka, która jest własnością gminy miejskiej Kraków. Jest własnością gminy miejskiej Kraków. W roku 2004, czy trzecim po zatwierdzeniu projektu ulicy, przebudowy ulicy Wielickiej i zakończeniu tej inwestycji węzła Bieżanów, mieszkaniec, który mieszkał w bezpośrednim sąsiedztwie tej działki, wystąpił o jej dopełnienie. Wtedy otrzymał informację, że nie ma możliwości jej dopełnienia, między innymi ze względu, że teren ten stanowi naturalne zabezpieczenie
Po pierwsze ewentualnej rozbudowy kiedyś ulicy Wiejskiej. Po drugie w uzasadnieniu było między innymi, że teren zielony spowoduje to, że będzie to przewietrzanie ulicy Wiejskiej. Więc mieszkaniec odstąpił, dzierżawił sobie ten teren od gminy, nasadzał sobie tam, no, teren zielony, jakby to powiedzieć, miał cały czas. W tym momencie trwa tam procedura wydania WZ-ki. Pierwotnie był to blok, obecnie zmieniło się to w dom jednorodzinny, z tym, że dom jednorodzinny ma, jest to szeregowy dom jednorodzinny, który ma powierzchnię bodajże 380 metrów 1 i 4 takie szeregówki mają stanąć przy ulicy Kaińskiej, więc to można powiedzieć, że jest 1200 metrów, które na pewno nie są, tylko to będzie tam na kilkanaście mieszkańców, bezpośrednim można powiedzieć w tym łączniku, który dochodzi do ulicy Wielickiej na Rodniku. Jeżeli w 2005 roku dotrzymał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli, ale Wydział Skarba też otrzymał taką informację, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych miał to, że musi to być zabezpieczenie w razie rozbudowy, że to powinno zostać, a z Wydziału Skarbu otrzymał informację, że no, miasto też nie widzi możliwości tego sprzedaży mu, dopełnienia wtedy, bo no, jest to naturalny kanał przewieszania ulicy Wielickiej, a w tym momencie no, miasto procesuje w UZP, więc tu sama sobie zaprzecza 10 lat później, na niecałe 10 lat później, kiedy podnosi się batalię czy dyskusję o środowisku i zanieczyszczeniach, próbuje się zabudować ten teren, który w 2004 był naturalnym tam terenem przewietrzania miasta, czy przewietrzania kanału ulicy Wielickiej. Dla mnie to też jest niezrozumiałe. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja się tutaj przypomnę, że mamy jeden bardzo drugiecenny teren w 2012, który stanowi kanał przewietrzania miasta północ-południe. Powiem więcej, w zasadzie w tej części Krakowa południowo-wschodniej jest to newralgiczne miejsce, właśnie mówię tutaj o Parku Aleksandry. Ostatnio wyszła taka publikacja w Krakowie, mówiąc dokładnie, nie pamiętam w tym momencie tytułu, ale na pewno Państwo, jeśli się interesujecie, to dalej można odnaleźć. Zresztą podobno spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem właśnie ze strony magistratu. I tam jest na mapce, którą można zresztą w internecie znaleźć, właśnie Park Aleksandry stanowi te takie płuca tej części Krakowa. Bardzo, bardzo ważne. Więc tutaj jeszcze raz apeluję właśnie o to, żeby walić teraz w przyszłości. Chyba po prostu służy jako teren zielony, teren parku, rekreacji, sportu dla mieszkańców naszej miejscowości, że będzie to, mam nadzieję, w przyszłości bardzo piękny, duży park już jest w tej części oczywiście swojej południowej. Ja tylko tak na marginesie dodam, że właśnie na tej nowej mapie niestety nie odnalazłem tego nacisku po stronie północnej. Mam nadzieję, że to oczywiście można w jakiś sposób zdublikować, a przynajmniej będziemy mieć na uwadze, że Park Aleksandry to nie tylko część południowa, ale również część północna. I bardzo, żebyśmy wszyscy zapamiętali. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. To jest za przyjęciem z tym poprawionym uzasadnieniem. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.